No więc tak, krótkie podsumowanie, gdzie jesteśmy teraz. Działamy na 20 rynkach łącznie z naszą firmą partnerską z Norwegii zajmującą się rynkami skandynawskimi. W tym momencie zatrudniamy blisko 40 osób. Dokładnej ilości nigdy nie znam, ponieważ średnie ratio mamy plus 2 osoby miesięcznie i minus 1 osoba miesięcznie. Jesteśmy liderem rynku kodów rabatowych w Polsce, w Norwegii oraz w Czechach. W tym momencie generujemy polskim sklepom internetowym 175 milionów złotych obrotów rocznie oraz mamy 500 tysięcy odwiedzin miesięcznie. Czy to dużo jak na firmę, która nie bazuje na... Użytkownik do nas nie wchodzi codziennie, nie wchodzi po 15 razy dziennie. Do nas użytkownik wchodzi, jeżeli czegoś potrzebuje. W tym momencie jest to całkiem sporo. Jak to się wszystko zaczęło? Mianowicie zaczęliśmy działać w 2010 roku. Dzieliliśmy biuro z zespołem zadane.pl, które tutaj będzie miało prezentację jako trzecia preska. Na samym początku, w zasadzie to nawet nie było biuro, to było mieszkanie, to było trzypokojowe mieszkanie. Na początku zajmowaliśmy jeden pokój, było nas, jak dobrze pamiętam, pięć, umieściliśmy się w jednym pokoju. Wiążą się z tym zabawne case'y. W pewnym momencie było za dużo osób zatrudnionych, chyba 8 czy 9, za mało krzeseł i osoba, która przychodziła na samym końcu musiała albo siedzieć sobie na jakiejś tam wersalce, albo sobie siedzieć na stołeczku zbudowanym z wód. Obsługiwaliśmy tylko rynek polski i robiliśmy support IT dla Skandynawii. Jaką drogę przeszliśmy przez te lata? Przez 3 lata zmieniliśmy 3 razy biuro. Jak to wyglądało? W tym biurze początkowym byliśmy około roku. Później przenieśliśmy się łącznie razem z zespołem zadanego do kolejnego biura, które powinno obsługiwać do 60 osób. Tam przez 1,5 roku byliśmy, po czym no, niestety pojemność biura się wyczerpała, musieliśmy się przenieść do kolejnego, już tym razem na swoim jako stricte kody rabatowe. W tamtym momencie było nas 12. Biuro było planowane na 2 lata i na pojemność 30 osób. Po 10 miesiącach było nas 35 i musieliśmy przenieść się do kolejnego, czwartego biura. Mam nadzieję, że tam już zostaniemy tam jak najkrócej, a powinno nas się zmieścić około 70. Przez ten czas wypiliśmy według moich mega precyzyjnych obliczeń 5036 litrów kawy oraz rozegraliśmy 1258 meczy na Xboxie. W naszej firmie panuje bardzo luźna atmosfera. Często zostajemy po pracy, gramy właśnie w piłkę, czy też w offline, czy w online, czy też oglądamy różne eventy sportowe typu Liga Mistrzów, kodowa, tradycyjna, zbierają się znajomi, pracownicy i oglądamy sobie wspólnie mecze. Teraz chciałbym opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o timeline, start poszczególnych wersji i jak się te wersje rozwijały. Polska została odpalona we wrześniu 2010 roku. Z pierwszą wersją zagraniczną czekaliśmy ponad rok. Anglia została odpalona 1 stycznia 2012 roku. Po 2-3 miesiącach widzieliśmy już fajne symptomy, że ten biznes będzie rentowny, angielski biznes oczywiście, więc zdecydowaliśmy się na odpalanie kolejnych wersji zagranicznych. Postanowiliśmy odpalać kilka wersji naraz. Odpaliliśmy wersję austriacką, niemiecką, wersję włoską i wersję hiszpańską, z czego Hiszpania zaczęła fajnie iść, zaczęła generować pozytywne przepływy pieniężne. Włochy, tam było trochę problemów, Włochy powiedziałbym, że średnio byłem z nich zadowolony. Austria, Niemcy była niewypałem na tamten moment, na tamtą naszą wiedzę i na tamte nasze możliwości kapitałowe. Było to zdecydowanie za wcześnie, tamte wersje zostały zawieszone po jakichś 3-4 miesiącach działalności. Kolejny rzut to były Czechy. Postanowiliśmy spróbować uruchomić gdzieś wersję strony z kodami rabatowymi, gdzie ta tematyka nie jest znana, tak jak nie była znana w Polsce, gdy my zaczynaliśmy. Wybór padł na Czechy, przyjęło się to całkiem fajnie. Też chyba w trzecim miesiącu już wiedzieliśmy, że ta decyzja była sukcesem. Do uruchomienia kolejnych wersji trzeba było czekać do końca 2012 roku. Wybór padł na dwa kraje o dużym potencjale ludnościowym, czyli Brazylię i Rosję. I tutaj dość ciekawy case. Brazylia zaczęła
od razu było widać, że pójdzie fajnie. Rosja przez pół roku w zasadzie nie zarobiła ani złotówki, tam zarobiła chyba 1000 złotych. Rosję zamroziliśmy, Brazylię dalej rozwijamy. Kolejny rzut, Turcja, Meksyk, Argentyna i analogiczne przypadki. Turcja spoko, Meksyk w miarę, Argentyna słabo. No i kolejne dwa rynki, czyli Słowacja i Grecja, za wcześnie jest, żeby coś o nich powiedzieć. Generalnie, jeżeli widzicie, uruchomiliśmy nasze wersje w trzech rzutach, z czego jedna wersja była sporym sukcesem, jedna wersja szła średnio, a jedna wersja szła fatalnie. Także nie wszystkie nasze wybory, nasze strzały okazały się dobrymi wyborami. Myślałem, które czynniki wybrać za decydujące w tym, że to wszystko tak wygląda, jak wygląda, że tak szybko potrafiliśmy się rozwijać. Zdecydowanie zespół, czyli odpowiedni ludzie, którzy pracują z pasją, którzy nie boją się wyzwań, którzy mają energię, mają siłę, żeby wspólnie pracować z nami, wspólnie to wszystko ogarniać oraz wyczucie odpowiedniego momentu. Jeżeli chodzi o zespół, miałbym takie trochę porównanie. Wiadomo, na początku nie było pieniędzy, trzeba było zatrudniać osoby bez doświadczenia, osoby ambitne, w których widzieliśmy potencjał. I ja bym to trochę porównał do, nie wiem, czy, znaczy zespół pewnie kojarzycie, zespół Krakowic z 2004 roku. Zespół ten awansował z czwartej ligi do pierwszej, w zasadzie w tym samym składzie, czyli szkielet zespołu w czwartej lidze stanowili ci sami ludzie, którzy stanowili go w pierwszej lidze. I z nami jest podobnie, czyli gro osób, które zaczynało z nami na początku, którzy nie mieli doświadczenia, którzy nie byli specjalistami w danych dziedzinach, wciąż u nas pracują, wciąż stanowią się zespołu i w tym momencie, nie boję się tego powiedzieć, niektórzy są specjalistami na swoich stanowiskach. Jeżeli chodzi o wyczucie odpowiedniego momentu, z całą pewnością akcje reklamowe mają tutaj kluczowe znaczenie, to znaczy weźmy przykład, może od razu na konkretach. Jeżeli chodzi o Facebooka. Facebook w Polsce z naszej perspektywy działał fajnie do 2012 roku. Można było robić naprawdę ciekawe akcje, które małym kosztem przyciągały sporą rzeszę użytkowników. Później stał się nieefektywny. Ale na przykład na Turcji wciąż jest to spory potencjał do akcji facebookowych. Lub na przykład na Brazylii. I z Turcją wiąże się też ciekawy case. Nasz turecki country manager przyszedł do mnie z pomysłem na kampanię marketingową, która według mnie była kompletnie bez sensu i nie rokowała żadnych szans na to, że to się powiedzie. No ale jako, że dajemy naszym pracownikom dużą wolność, powiedziałem, okej, ja nie wierzę, że to wyjdzie, ale spróbuj. Jeżeli spróbujesz, wyjdzie ci to, no to już nie będę się wtrącał do tych twoich decyzji marketingowych. I akcja była, no naprawdę, według mnie tragiczna, ale przyniosła taki sukces, po takim koszcie zdobywaliśmy ruch, że po prostu tam wychodził chyba użytkownik poniżej 1 grosza. Także jak widać, to w Polsce oczywiście by się w ogóle nie sprawdziło, to samo by się nie sprawdziło w krajach zachodnich, ale turecki rynek, ich poziom Facebooka, ich poziom internautów był na tyle jeszcze odpowiedni, że można było taką akcję zastosować. Jeżeli chodzi o blogi, my w Polsce zaczęliśmy współpracować z blogerkami w połowie 2012 roku. Wtedy też nasze budżety marketingowe były bardzo małe. Wydaliśmy na tą współpracę niewiele pieniędzy. Dla nas w tamtym czasie to było bardzo dużo. Jeżeli te pieniądze by się nie zwróciły, mielibyśmy zamrożone fundusze na jakieś 3-4 miesiące. Akcja się udała, nawiązaliśmy współpracę z kilkunastoma lub nawet kilkudziesięcioma blogerkami. Zdobyliśmy masę nowych użytkowników, masa osób dowiedziała się o kodach. Akcja była relatywnie niskokosztowa. W tym momencie rynek poszedł trochę, nie wiem czy do przodu. W tym momencie za współpracę z blogerami trzeba dużo, dużo więcej płacić. No i taka akcja sprzed półtora roku nie byłaby możliwa, przynajmniej po tych cenach, które są dzisiaj. No i case akcji za złotówkę, którą zrobiliśmy dwie w zasadzie edycje w lutym i w kwietniu 2013 roku, gdzie płacąc bardzo niewiele ściągnęliśmy ponad 100 tysięcy za zainteresowanych użytkowników. Akcja się cieszyła się. Może nie powiedziałem, o czym była ta akcja. Otóż w dany dzień uruchomiliśmy kody rabatowe obniżające cenę
wszystkich książek w dwóch księgarniach do 1 zł. Oczywiście oferta była ograniczona, 200 książek i później 250 było po prostu dostępnych. Zainteresowanie było takie w dniu akcji, że za pierwszym razem wypadły serwery nasze i księgarni, za drugim razem myśmy już byli odpowiednio przygotowani, tylko księgarnia nie wytrzymała. Okej, teraz chciałbym trochę powiedzieć o tym, jak wygląda biznes bez inwestora i jakie z mojej perspektywy są jego zalety i jakie są wady. Na początek problemy. Przede wszystkim pieniądze. I to nawet nie chodzi o to, że tych pieniędzy na start nie ma, bo można mieć pieniądze na start z własnego finansowania, tylko te pieniądze się prędzej czy później skończą. Chodzi o to, żeby od początku myśleć o zbudowaniu biznesu, który w krótkiej perspektywie zacznie zarabiać na siebie pieniądze. Nawet jeżeli mamy jakieś tam zaplecze finansowe i nie potrafimy stworzyć modelu, który za pół roku, za rok zacznie na siebie zarabiać, tylko ściągamy ruch na stronę i budujemy widownię, to zbankrutujemy i to nie ma w ogóle sensu. Jeżeli musimy mieć pomysł od początku, jak ta firma będzie na siebie zarabiać i powinna szybko stawać się rentowna. Jeżeli się mamy finansować z własnych wpływów, musi być od początku w zasadzie rentowna. W modelu, który my tutaj uskuteczniamy, czyli w marketingu afiliacyjnym, dochodzi jeszcze taki problem, że wszystkie pieniądze, które zarobimy, spływają na nasze konto z lagiem od 3 do 6 miesięcy. Przez ten czas musimy płacić pracownikom, musimy płacić podatki, musimy płacić za kampanie reklamowe, które realizujemy, a pieniądze pojawią się za pół roku. Czyli musimy mieć sporo odłożonych pieniędzy, sporą poduszkę finansową, żeby po prostu nie przeliczyć się z cash flowem. Jeżeli chodzi o kontakty i o doświadczenie, dobry inwestor przynosi kontakty branżowe i przynosi też doświadczenie. My tego nie mieliśmy, my wszystkiego musieliśmy się uczyć na własnej skórze, poprzez własne decyzje, poprzez własne wybory. Także no, też należy o tym pamiętać, że dobry inwestor to nie tylko pieniądze, ale też kontakty. I taki też ciekawy case. W 2012 zwróciliśmy się do jednej z witryn opisujących startupy o opisanie naszego biznesu. I rozmowa wyglądała mniej więcej tak, że okej, napiszemy, spoko, tylko jaką żeście mieli kwotę inwestycji, jakiego inwestora? No to odpowiadam, że nie mieliśmy żadnej inwestycji, żadnego inwestora. Na co tam dziennikarz stwierdził, ale jak to, działacie tam w kilkunastu krajach i nie macie inwestora, to jak to tak? Jesteście rentowni? No jesteśmy. A to nie ma o czym pisać, to dziękuję i nie będzie publikacji. No i nie było publikacji, dopiero za pół roku się odezwał, już sam chciał o nas napisać. No ale to się trochę się zmieniła sytuacja. W 2012 roku wszyscy pisali tylko, jeżeli były inwestycje. Jeżeli chodzi o zalety, napisałem tutaj kilka faktów dość oczywistych, ale też ciężko mi jest mówić o tym, jakie są zalety nieposiadania inwestora, jeżeli nigdy tego inwestora nie miałem. Myślę, że koledzy, którzy będą mówić po mnie, bardziej mogą ten temat poruszyć. W każdym razie zachowujemy 100% kapitału firmy, mamy pełny wpływ na strategię, nikt nam nie mówi, co mamy robić i jak postępować. No i nie poświęcamy też czasu na procesy związane z inwestycjami, z poszukiwaniem inwestora, co domyślam się zajmuje sporo czasu. Jeżeli chodzi o zatrudnienie i jaką w tym momencie mamy politykę, to w tym momencie zatrudniamy zarówno osoby posiadające mega doświadczenie, które mogą coś wnieść do naszej firmy, jak i osoby chcące się nauczyć z potencjałem. Czyli jeżeli widzimy w kimś potencjał, kto może osiągnąć bardzo fajny poziom za jakiś okres czasu, to wtedy taką osobę zatrudniamy, dajemy jej ambitne zadania, pozwalamy się po prostu jej rozwijać i widać to na przykładach ludzi, którzy do nas przyszli, którzy często przychodzili na staże, a po roku, po półtora roku stawali się naprawdę świetnymi fachowcami. Także mamy otwartą politykę staży, teraz trochę mówi, że staże są wyzysk pracownika, wyzysk tam studenta, my mamy płatne staże, jeżeli ktoś jest dobry, oferujemy pracę, dla mnie to jest czysty układ, myślę, że dla ludzi też, jeżeli się czegoś nauczą, zawsze to zostaje, a no większość ludzi przechodzi. Jeżeli widać, że jest ktoś dobrym pracownikiem, to go po prostu zostawiamy dalej. Problem zawsze występuje z native speakerami, ponieważ mamy kilkanaście wersji językowych, potrzebujemy native speakerów, a znalezienie w Polsce dobrego native speakera ze znajomością e-commerce z danego kraju jest ciężkie, więc zawsze jest ten ból, że chcielibyśmy otworzyć wersję w Indiach, chcielibyśmy otworzyć wersję we Francji. W tym momencie, nie mając
dobrych osób z tych krajów, no niestety nie możemy sobie na to pozwolić. Na początku takie hasło myśl europejsko-globalnie, slash globalnie. Z tym myśl europejsko to nie jest w żaden sposób tam odwołanie się do wartości europejskich, tylko zdanie sobie sprawy z pewnej rzeczy. Teraz pojawiają się takie hasła, żeby od razu tworzyć firmę, tworzyć startup na cały świat. Ja bym chciał trochę przestrzec przed tym. W Europie fajnie się pracuje, ponieważ w Unii Europejskiej, zasadniczo w Unii Europejskiej, ponieważ z mojej perspektywy nie odczułem żadnej różnicy między prowadzeniem biznesu w Polsce z partnerem ze Szczecina, z Poznania, a prowadzeniem biznesu w Hiszpanii, prowadzeniem biznesu w Anglii, prowadzeniem biznesu w Czechach. I zarówno od strony prawnej, jak i od strony komunikacyjnej wszystko wygląda dokładnie tak samo. Nie ma żadnych dziwnych polityk fiskalnych. Wszystko można sobie fajnie rozliczyć. W zasadzie z jednym przypadkiem się spotkałem, jeżeli podpisujemy umowę z osobą prywatną z innego kraju, jest dość długa ścieżka podatkowa, żeby to wszystko dobrze dograć. W każdym razie, jeżeli wychodzimy na inne rynki, typu Turcja, typu Brazylia, typu Rosja, to już jest zupełnie inna sytuacja. Umowę z Hiszpanem mogę sobie podpisać w tym momencie, może zacząć od mnie pracę od jutra. Umowę z Turkiem muszę wysłać zawiadomienie do odpowiedniego urzędu, musi przyjść w ciągu miesiąca pozwolenie, że nie mogą znaleźć Polaka. Ja sobie tam oczywiście wyszczególniam pewne elementy, które chciałbym zawrzeć w tym ogłoszeniu. Czyli na przykład ja sobie chciałbym zatrudnić Turka, który pracuje, który zna język turecki w stopniu native speakera i przebywa w Turcji przynajmniej 23 lata. No to Urząd Pracy żadnego Polaka o tych kryteriach nie znajdzie, ale ogłoszenie musi miesiąc wisieć w Urzędzie Pracy, czy taki ktoś się przypadkiem nie znajdzie. Także już mamy jeden miesiąc w plecy. Jest tych kroków trochę więcej, zajmuje to czasem często aż do pół roku. Z Brazylią jest to samo, z Rosją jest trochę łatwiej, mamy tam jakieś podpisywane ugody, że to chyba zajmuje tylko 2 tygodnie. Kolejna rzecz, przelewy. W Europie panuje w miarę cywilizowana atmosfera, czyli ile zarobię, tyle dostaję. W Ameryce Południowej ile zarobię, a ile dostaję, no to jest zupełnie dwie różne rzeczy. No, mam tu oczywiście fakturę, która stanowi, że na przykład powinien dostać 30 tysięcy dolarów, a dostaję 15. No i dzwonię tam do Brazylii, dlaczego? Oni mówią, że reszta poszła na podatki. Proszę mi pokazać jakiś dokument podatkowy. Przysłają jakiś świstek w ogóle pokreślony, postemplowany, nic się nie zgadza. Trochę powęszyliśmy oczywiście i w zasadzie większość firm, dużych firm typu Zanox, typu inne firmy działające na wielu rynkach, także w Brazylii, mówią, że jeżeli tam nie ma założonej działalności, to po prostu oni robią, co chcą. No i niestety tak to wygląda, że nie możemy być pewni nawet ile pieniędzy dostaniemy. Tak samo jest w Argentynie, tak samo jest w Meksyku. Jeżeli chodzi na przykład o Turcję, tam też były problemy z płatnościami, kilka sieci afiliacyjnych, trzeba było się po prostu nakombinować, żeby otrzymać pieniądze. Jeżeli chodzi o Grecję, tam przy rejestracji domeny wyszedł przypadek, że miesiąc trzeba odczekać, żeby urząd grecki do spraw rejestracji domen rozważył, czy nazwa domeny do prowadzonej przez nas działalności jest odpowiednia. No, wyszedł wniosek, po miesiącu przyszło, że urząd stwierdził, że nazwa jest odpowiednia. No świetnie. Długo by można opowiadać, ile jest takich przypadków. W każdym razie im bardziej kraj egzotyczny, tym więcej takich kwiatków wychodzi, o których nawet nigdy byśmy w życiu nie pomyśleli, że mogą być problemem. Okej, przechodząc dalej. Nie bój się zatrudniać osób z potencjałem. Według mnie to jest najważniejsze, że nie zatrudniamy osoby za konkretne umiejętności, tylko zatrudniamy osobę pod tym względem, jaka ona może być za jakiś czas, jak ona się może rozwinąć, jak ona może być przydatna dla firmy. No i zawsze pamiętaj o użytkowniku. To też jest dla mnie bardzo ważne, z tego względu, że finansując się tylko i wyłącznie własnymi środkami, własnymi przychodami, jest duży nacisk na te pieniądze. Jeżeli jest inwestor, przelał nam kilka milionów, to spoko, mamy tych pieniędzy, możemy się nie martwić. Tutaj jest zliczenie się naprawdę z pieniędzmi od miesiąca do miesiąca i często można popaść w taki trochę skrajny przypadek, że zaczynamy obwieszać stronę
zaczynamy sprzedawać coraz więcej z tej strony, coraz bardziej ją monetyzować, trochę zapominając o użytkowniku i warto co jakiś czas się po prostu przyjrzeć, czy ta strona dalej spełnia swoje założone pierwotne funkcje, czy jednak trochę za bardzo odeszliśmy w tą monetyzację, w którą po prostu no, nie warto przechodzić.